kogoś, kto kogoś szczególnego dla mnie osobiście, ponieważ to jest mój wieloletni przyjaciel, kolega, brat mojego brata, czyli Wojtek Nowicki, który popełnił książkę Dno Oka, eseje o fotografii, która w środowisku fotograficznym zyskała sobie ogromne uznanie w zeszłym roku. Kupiliśmy, właśnie ściągnęliśmy do... w tym roku. Ściągnęliśmy z wydawnictwa, znaczy od dystrybutora z Matrasa 5 ostatnich książek, które tutaj zostały na Śląsku. Nie wiem, czy jest gdzieś w Polsce więcej, więc tutaj myślę, że będzie jakiś dodruk. I co? I może takie wprowadzenie. Tak, to jest Wojciech Nowicki, więc przygotowałem się do spotkania i oczywiście gdzie, co zrobiłem. Klepałem do Wikipedii, prawda? Sobie myślę, Boże Święty, ciekawe, czy go znajdę. No i co przeczytałem? Jest hasło Wojciech Nowicki. Urodzony 68 rok. Dziennikarz, publicysta, tłumacz, fotograf, kurator, wystaw. Myślę, że sam to pisał. W tygodniku powszechnym publikuje eseje poświęcone fotografii. Teksty te pochodzące z lat 2008-2010 zostały wydane w zbiorze Dno Oka. Dla Co jest grane? Katowickiego dodatku kulturalnego do Gazety Wyborczej. Krakowskiego, tak. Do Gazety Wyborczej pisze recenzję z krakowskich restauracji. I tutaj bym się zatrzymał, dlatego że ten dalszy wątek już jest w ogóle nieinteresujący, mówiąc o imagonimii. Ponieważ najbardziej interesujące to są te dwa zestawienia, czyli restauracje, czyli Wielkie Żarcie, tak się nazywa jego cykl, który tam prowadzi, i Dno Oka. Jakie tu są związki? Według mnie są. Dlaczego Dno Oka? Ten tytuł jest dla mnie znaczący. Znaczący dlatego, że jest bardzo niezwykle pojemny. Nie wiem, czy Wojtek będzie to rozwijał dalej, ale Dno Oka to jest taka opozycja środowiska. Co jest na powierzchni tego oka, co jest na dnie, co tam właściwie znajdujemy na tym dnu, to dnie oka. Jest takie badanie w okulistyce, które bada Dno Oka. Bada za pomocą pewnego wziernika, który dociera właśnie do plamki żółtej, do siatkówki, na której powstają obrazy, które widzimy i które w ogóle umożliwiają nam widzenie świata. Ale żeby to badanie zrobić, co jest ciekawe, to należy użyć, znieczulić to oko. Znieczulić je na światło, doprowadzić, żeby ono przestało widzieć. I wtedy dopiero docieramy do dna oka. A czym się to znieczula? Znieczula się to wyciągiem z beladonny, czyli z krzewu obliczej jagody, która zawiera bardzo dużo atropiny. A atropina została nazwana przez Linneusza w XVIII wieku od trzeciej mojry, która była odpowiedzialna za zakończenie życia, za przecinanie tego wątku ludzkiego życia. To ona kończyła właśnie życie. I tak sobie pomyślałem, że od tego zacznę, taką metodą trochę eseistyczną, którą Wojtek tutaj doskonale prezentuje w książce, żeby zwrócić Waszą uwagę na to połączenie. Czy fotografii, czy żeby coś zobaczyć, trzeba coś zabić, Wojtek? Czy żeby coś uśmierci? To takie moje pierwsze, takie te związki między właśnie tymi dwoma jakby światami. W tym się kończy nielimitowany dostęp do internetu i do Wikipedii. Dziękuję. Tak, coś trzeba znieczulić w sobie, to znaczy trzeba w sobie czasem znieczulić na chwilę spoglądanie, rozglądanie się na boki. Trzeba dłuższej chwili spędzonej nad jednym obrazem. Stąd się wzięła konstrukcja tej książki. Nie piszę o fotografiach, które są największe, najlepsze, najbardziej znane. Uznałem, że to nie ma sensu, bo to byłoby powtarzalne się. Musiałem mieć te fotografie u siebie na stole, na biurku. Piszę przy takim starym stole, przy moim starym laptopie i te fotografie mi tam zawsze towarzyszą. Są moje. Bo to jest Twoja kolekcja, są fotografie z Twojej kolekcji. Jest też, Wojtek jest też kolekcjonerem, co też jest bez znaczenia dla tego, jak piszę i co piszę, ponieważ w pewnym momencie piszesz o takim kolekcjonerskim pożądaniu, o rozbudzeniu pewnej żądzy. Ja tam taki fragment znalazłem, kiedy ty trzymasz fotografię w ręku i która cię zaczyna wręcz parzyć, to znaczy chcesz ją mieć. I ja chciałbym zapytać cię o te doznania, to znaczy czy to jest tylko pasja pod tytułem chcę mieć ten przedmiot,
czy chce mieć tą fotografię, bo... To jest kłamstwo trochę, to znaczy kłamstwo figury jakiejś, figury mnie, kolekcjonera w tej książce. Ona nie jest do końca prawdziwa. Gdybym był prawdziwym kolekcjonerem, robiłbym to, co robią inni kolekcjonerzy. To znaczy poświęcałbym się wyłącznie swojej pasji, a żeby się jej poświęcić, należałoby przemodelować całkowicie swoje życie. Należałoby znaleźć sobie inny zawód, który przynosi dużo pieniędzy i który pozwala zdobywać wszystko to, co ma się ochotę mieć. Znaczy jakiś hedonizm tutaj się wyłania z ciebie, to znaczy, że co, że po prostu, że nie, od czasu mieć pieniędzy, żeby zrealizować pasję? Ale ludzie tak mają, kolekcjonerzy tak mają. Znam kolekcjonerów, którzy kradną. To nie są akurat kolekcjonerzy fotografii. No. Ale mówi się często, że nie ma kolekcji, w której nie byłoby jednego chociaż ukradzionego przedmiotu. Myślę, że w większości przypadków jest to prawdziwe stwierdzenie. No właśnie, padało wielokrotnie pytanie, czy to jest kolekcja, czy to jest zbiór, czy nie wiadomo co, sam nie wiem. Ale nazywam to kolekcją. Ale to nie jest interesujące. Ja myślę, że to jest interesujące. Ale to jest bardziej interesujące jest to, dlaczego ta kolekcja jest taka niekolekcjonerska dla mnie. To znaczy, dlaczego jest taka osobliwa, bo to jest moja kolekcja. Powycierana troszeczkę. Ja ci będę wchodził w słowo, to lubię. Wiem. Ale zapytam się o co, bo twierdziłeś, że ty zbierasz odrzucone rzeczy. Tak. W książce też pada takie stwierdzenie, to są rzeczy, które właściwie były przez kogoś przebrane, odrzucone, gdzieś pozostawione sensu. Jakbyś to zrozumiał? To jest ciekawe. No ja w tych rzeczach widzę inne życie fotografii. Wiesz co, posłużę się tym, co ci pokazywałem przed chwilą. W tej książce znalazły się reprodukcje zdjęć prawdziwych. To znaczy oryginałów, które są w różnym stanie zachowania, są albo zdjęciami tak zwanymi artystycznymi, albo zdjęciami pochodzącymi z różnej jakości zakładów fotograficznych. Są też zdjęcia oczywiście ludzi, którzy robili je dla własnej przyjemności i nigdy nie myśleli o takim celu właśnie artystycznym. Chcieli udokumentować jakąś prostą chwilę, swoją kobietę, swojego mężczyznę, cokolwiek. Ale w ostatnim czasie znalazłem sporo takich rzeczy, które są reprodukcjami już fotografii. Uznałem, że one również są warte opisu. Zresztą no, chyba się zgodzimy, fotografia coraz bardziej idzie w kierunku reprodukcji. No, od początku była sztuką reprodukcji, a teraz bardziej niż kiedy idzie. Więc to jest... Zresztą ja to tak, to może pójdźmy to w obieg, bo to jest ciekawostka naprawdę kolekcjonerska liścia. A to jest nasz najlepszy z tego zresztą. To jest... Na tym zdjęciu jest przedstawiony człowiek, którego znamy, który przed laty wyglądał zupełnie normalnie, prawie zupełnie normalnie. Był młodym człowiekiem, młodym rudzielcem w granatowym garniturze ze złotymi guzikami. Aktywistą młodzieżowym. W tej chwili kandydował, już nie pamiętam, kto chciał zostać radnym w Krakowie. Tego typu obrazy mnie fascynują, bo jest to rodzaj mimo wszystko autoportretu tego człowieka. To znaczy jego portretu wymarzonego. On fotografuje się na taniej podłodze, przebrany jak małpa trochę za staropolaka. Jest tam ta skóra za nim rozwieszona i widać te wszystkie atrybuty życia współczesnego, tej taniuchy życia współczesnego. Ta właśnie fatalna podłoga, te jakieś tapety w paski, ta jakaś reprodukcja z Matejki, cokolwiek. No tak pojmuję te fotografie. To jest nie fotografia już w tej chwili, to jest druk. Reprodukcja z reprodukcji, rzecz odrzucona, wtykana do każdej skrzynki pocztowej w Krakowie przez parę dni, która pewnie nigdzie się nie zachowała. Ja mam zamiar napisać o tym, bo uważam, że to szalenie ciekawe, że w tym również kryje się temat. Czy ja to tak, jak czytałem twoją książkę i te opisy, właściwie we wszystkich tych esejach, w mini esejach pojawia się
Znaczy tak dostrzegam twoją skłonność do takiego szukania drugiego dna, to wpływa przez pewne szczeliny, które się ujawniają w zdjęciach, po to, żeby odkryć coś, co nie było zamiarem pierwotnego sensu, ale coś, co się ujawnia, co ten sens gdzieś wychodzi właśnie w twoim patrzeniu na to zdjęcie, tak? Czyli jesteś takim, ja to kojarzę głównie z Schulzem, z Kantorem, z Białoszewskim, z takim widzeniem świata poprzez te odrzucone fragmenty, poprzez te przedmioty niechciane, tego, co Kantor mówił o tym, przedmioty drugiego rzędu i tak dalej, i tak dalej. Czyli w tych stylistykach, które pierwotnie są nakładane przez fotografa albo tego, który chce być fotografowany, ty musisz się wcisnąć gdzieś tam pod spód, żeby wyjawić coś, co tak naprawdę według ciebie stanowi o sensie tego zdjęcia. Oczywiście. Zresztą to dotyczy nie tylko fotografii. Stylistyka przemija, jest rozumiana opacznie po pewnym czasie. Stylistyki są modne i stają się potem niemodne, żeby znów tym ruchem sinusoidy wyjść na wierzch. To staram się odrzucić, staram się dopatrzeć czegoś własnego. Czy nie masz zaufania do fotografa? Do fotografa? Czy to cię w ogóle nie interesuje? To mnie rzadko interesuje. Okej, to jest ważne. To jest ważne, dlatego że czy nie dociekasz po prostu, co autor miał na myśli? Ten najbanalniejszy z przykładów. Tak, bo weźmy pod uwagę przede wszystkim to, że ten zbiór tekstów traktuje o fotografiach różnej proweniencji. No jest tam zdjęcie na przykład Jana Puchaka, który stworzył to, co nazywamy dzieło. Dzieło, które w zamiarze miało być skończone, w rzeczywistości okazało się szalenie nierówne. No ale na pewno zaważyło na tym, jak postrzegamy fotografię dzisiaj w Polsce. A do tego są jakieś zdjęcia marne, jak te, które się wyświetla w tej chwili. Jakieś zdjęcie właśnie projektu hotelu wykonanego z dekty i z tym gwoździkiem przybitym z boku. Czy to zdjęcie sztucera, który, czy też karabinu, który nigdy nie wszedł do produkcji, a był zaprojektowany tam wody. Znaczy, czy rozumiem przez to, że ty uważasz, że ten, bo to jest taka zasada, bym powiedział, czytania tekstów, prawda? Taka hermeneutyczna zasada, kiedy nie jest istotne te sensy pierwotne, jakiekolwiek by one były, tylko te sensy ujawnia się zawsze w czytaniu. W twoim przypadku w patrzeniu. Uważam, czytanie jest patrzeniem, jeśli fotografia jest językiem. Jeśli to uznasz. A jest? Uważam, że jest, chociaż znam fotografów, którzy temu przeczą i strasznie głośno krzyczą, kiedy o tym mówią. Mm-hmm. Czyli z jakimś komunikatem, rozumiem, tak? Jest komunikatem, który rządzi się swoimi prawami, oczywiście. Te prawa są chciane i niechciane. Te chciane to są prawa kompozycji, to są prawa, nie wiem, przejść tonalnych na przykład, a te niechciane to są głównie te, o których piszę w tych innych, które dotyczą historii przedstawionej na zdjęciach. Czasem ta historia, która dotyczy osób przedstawionych na zdjęciu, czy też sytuacji, jest ciekawsza niż samo zdjęcie. Tak, tak. Albo tych zdjęć, które podległy degradacji. I ta degradacja sprawiła dopiero, że zdjęcia stają się tym, czym są, czyli pięknym obiektem, jakoś tam pięknym. Rozumiem. Powiedz mi, bo przytaczasz taki fragment z Bernharda, tak, z nazywania, że fotografowanie to pospolita mania, która z biegiem czasu ogarnęła całą ludzkość, to nikczemna namiętność. Mam wrażenie, że tak długi fragment, to jest oczywiście z dobrego zresztą spektaklu teatralnego. Powiedz mi, dlaczego ty go tak z taką lubością zacytowałeś? Bo to jest taki... Z powieści to jest fragment. To nie jest spektakl, bo tam powołujesz się na bohatera, który zdaje mi się grał w poniedziałek zresztą na tym spektaklu, nie? Nie, to z powieści. Tak? A no, Bernhard lubował się w tych długich żygach. No tak. Przeciw wszystkiemu.
wrzeszczał wtedy przeciw kobietom, przeciw gejom, przeciw drużynom, Żydom, Austrii i jeszcze raz Austrii. No ale, ale jednak powiedz mi o tej fotografii. Dlaczego właśnie uważasz, że to jest nikczemna namiętność? Czy ty się pod tym podpisujesz, czy raczej po prostu cytujesz to jako wynurzenia dziwaka z Austrii? Nie. To może być nikczemna namiętność. Okay. To może być nikczemna namiętność, kiedy przysłania wszystko inne. Kiedy jest celem nadrzędnym. Czy jeżeli opowiadasz o zdjęciu ze lwowskiej łaźni, czy to jest, co mamy do czynienia właśnie z taką nikczemną namiętnością, albo tych chłopców, którzy są fotografii, gdzie odkrywasz pewien sadyzm, tak? Czy to masz wtedy, czy to jest właśnie taki ale nie, bo piszę tam też wyraźnie o tym, że jest to sadyzm nałożony. To jest sadyzm moich czarnych okularów, a te czarne okulary wzięły się z tego, co my wiemy dzisiaj, a czego oni nie wiedzieli wtedy. Oni wtedy fotografowali, czy też przedstawiali rzeczywistość, która była bardzo pozytywna, która była wielkim krokiem do przodu, to sobie jasno trzeba powiedzieć. No, a aczkolwiek były to zdjęcia, które były robione w epoce, wiesz, kiedy powstawały, kiedy na przykład Maraj czy Mizik pisali swoje rzeczy, czy Witwin na przykład pisali książki, kiedy obnażano w tej rzeczywistości pozornie ułożone, w tym upadającym CK cesarstwie, to ten właśnie, ten nihilizm tego wszystkiego, tak? To znaczy to wszystko, co powodowało, że życie w tych czasach było nie do zniesienia. Czyli jakby, ja tak czytałem ten twój esej, że raczej obnażasz w tym, że, ten, że ta intencja może była czysta, ale to, co ty widzisz w tym zdjęciu, to nie są to czarne okulary, ale... Ale odejdźmy od Witwina czy od Maraja na chwilę. Pomyśl o tym, że całkiem niedaleko w sumie od Lwowa były te inne kresy. Było to jakieś Polesie, które kiedy je oglądam dzisiaj, no nie wiem, są te zdjęcia zachowane, chociaż Louise Arnett Boyd, bodaj ona się nazywała, jest taki piękny album wydany, znaczy piękny i niepiękny, bo fatalnie wydrukowany, jak to jeszcze do niedawna było w Polsce, wydany przez Znak, gdzie można zobaczyć właśnie te inne kresy. Nawet nie kresy. O, jeszcze bliższy przykład. Przecież te zdjęcia z Kazimierza nad Wisłą. Znakomity polski, prawdopodobnie pierwszy reportaż. Człowieka, który skądinąd wpisał się w historię polskiej fotografii czymś zupełnie innym, czyli tymi promiennymi, fantastycznymi portretami Doris. Doris miał też szczęście, że... Doris, z którym się zawsze kojarzył z paczuszką czekoladek wędla, wiesz, jak no, miał też szczęście, że jego ojciec pozwalał mu na wszystko i on też był bogaty jako fotograf rzemieślnik, czy też artysta, to już nieważne. Mógł sobie pozwolić na lajkę po prostu, którą sobie kupił i pojechał ją wypróbować w miejscu, gdzie spędzał swoje wakacje, czyli właśnie w Kazimierzu. I tam sfotografował Żydów. Jeśli Państwa pociąga właśnie to kolekcjonowanie i szukanie rzeczy, a nawet jeśli nie, to warto. W latach 70. chyba wyszła taka typa tych fotografii, zrobiona jeszcze pod nadzorem Dorysa, są naklejone na kartony, znakomita rzecz, ja to kupiłem za kilka złotych. A to naprawdę jedna z największych rzeczy, jaka powstała w Polsce przed wojną. Więc to jest ta inna rzeczywistość. W porównaniu z nią ochronka we Lwowie, czy też ta szkoła muzyczna dla dzieci ślepych jest wielkim postępem. A powiedz, jak tropisz te historie, bo jest to zdjęcie bardzo... No ja też mam internet. To tak, to wiem, a poza tym mieszkasz blisko jak i Lomki, tak, no i w ogóle, i wiesz jak szukać przede wszystkim. Bo Wojtek jest z wykształcenia filologiem, także znajomość biblioteki nie jest młodca. Powiedz mi, jak ty docierasz
bo to jest takie trochę detektywistyczne, tak? Takie tropienie, na przykład to zdjęcie Ważenia, prawda? Gdzie ty docierasz do zupełnie niesłuchanej dla mnie historii, taka, która się od razu kojarzy z tą wielką książką Asfenazego o Walerianie Łukasińskim, która po prostu poruszającą monografią kilkusetstronicową o wielkim cierpieniu zesłańca, tak? Ty tak w takim dużym skrócie jak gdyby to przedstawiasz. To jest jak ty docierasz do niedźwiedzia, na przykład, z którym ja się nie zgadzam, zresztą uważam, że to nie jest niedźwiedź. To jest przebrany człowiek w skórę niedźwiedzia. Tutaj się mylisz, to jest niedźwiedź. Nawet napisał do mnie profesor z Oxfordu, który tego niedźwiedzia głaskał. To są zabawne historie. Bo no... A to mogą być historie zmyślone, przecież wiesz. No oczywiście, wszystkie historie są zmyślone. Też bym chciał przyznać się do tego, że głaskałem w 1935 roku niedźwiedzia w zoo. No możesz się przyznać, ja ci nie zapytam. Jak się do tego dochodzi? Do tego dochodzi się prosto i trudno. Znaczy, najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, który czasem pomaga przypadek. Zwykle pomaga Jagiellonka bardzo. Jeśli się trzymać tego zdjęcia właśnie z Bożym i Soli, to Jagiellonka zdecydowanie pomaga. Czy to jest trudne, tak? Czy spędzasz przy napisaniu tego eseju o tym zdjęciu z Ważeli, tak? Z tego zesłania, z tej syłki, czy to było trudne? Czy to dotarcie, bo tam wymieniasz kilka pozycji biograficznych, rozumiem, że to się w jakąś całość układa. Tak. Bardzo piękna zresztą puenta tego wszystkiego. Wiesz co, akurat przykład tego tekstu, tak, to był trudny dla mnie tekst. Trudny, bo musiałem sam nauczyć się sporej ilości faktów, ale tak się szczęśliwie złożyło, że jedna książka otwierała następną. No i akurat tutaj te książki są, ale są trudno dostępne w gruncie rzeczy, to wymaga kolejnych zakupów. Napisanie tej książki było dosyć kosztowne, nawet nie ze względu na same zdjęcia. No wiesz, znasz moją bibliotekę, nie wiem. No tak. Jest mniejsza niż praca. Nie, jest większa. Nie. Tak. No dobrze, przepraszam Państwa, nie wiecie o co chodzi. Dobra. Jest duża. Jest to ogromna biblioteka, tak. Jest to ogromna i bardzo się powiększyło. Rozumiem. Przez tę książkę. Bo wiesz, bo ja też tak to się przyjemnie czyta też dlatego, że to są takie, taka konstrukcja szkatułkowa, tak? Że przechodzisz z tej powierzchni, na której się śpisz, dochodzisz do tych właśnie dziwnych ustaleń, tak? Opowiadając tą całą historię, do tego się zastanawiałem, ile ci to czasu pochłania. To jest taka typowe zajęcie dla tak zwanego murzyna bibliotekarskiego, którego jak będziesz dobrze zarabiał, to prawdopodobnie się będzie stać na tego researchera i będzie to za ciebie robił. Nie, ja pracowałem z researcherami, ale na innej niwie. Znaczy, robiłeś coś dla kogoś? Oczywiście, bywałem murzynem, ale to już dawno temu. A poza tym dla mnie pracowali ludzie, kiedy robiłem fotografię. To często pomaga, ale ja tego nie lubię. Wolę sam dochodzić do wszystkiego. Taka nieprzyjemna cecha, powiedziałbym. Ja rozumiem. Ale jest też w tobie pewna niecierpliwość, wydaje mi się, bo pamiętam, że zanim się patrzę po aparat, może nie wiem. Dosyć dużo, znaczy zajmowałeś się malowaniem, rysowaniem. Do dzisiaj, proszę Państwa, pamiętam znakomite rysunki karykaturalne, które wykonywał Rzaczku. Jeden z nich trafił do publikacji rektora Kojary, która Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zadzwonił i powiedział, że zachowuje to na wieczną rzeczy pamiątkę. Było to rysunek, jak Adam Mickiewicz ogłaszając nad wodą wielką, czystą sika do kałuży. Taki cytat. To było bardzo pięknie zrobione. Później malowałeś, a później zacząłeś fotografować, ale na samym końcu widzę, że zaczynasz pisać. Tak? Tutaj mówisz, że chciałbyś być takim fotografem nieetatowym, czy też jakoś tak piszesz o tym jeden z pierwszych esejów. Powiedz, o co chodzi? Czy to jest rodzaj niecierpliwości, poszukiwania, że tak powiem, ideału, który cię zniechęca? Nie, właśnie wielkiej cierpliwości, bo niecierpliwość wymaga, żeby materiał zrobić i sprzedać od razu. Ja też uprawiałem zawsze tę wielopolówkę, bo ona potrafi być zabójcza. Dla mnie nie jest. Lubię sobie powiedzieć o
czasu do czasu, że któreś poletko porzucam na jakiś czas, żeby tam odrosło, a ja się zajmę czym innym. W tej chwili prowadzę kilka wątków jednocześnie. Właśnie skończyłem książkę o jedzeniu, która się ukaże na dniach. Mam tam zamówione jakieś kolejne, między innymi... Tak, to zaraz o tym powiemy. Znaczy tak, jak już doszedłeś do tego jedzenia, to jest właśnie ten wątek, który też bym chciał poruszyć. Doprowadzisz tą rubrykę Wielkie Żarcie, tak wychodzisz, jak rozumiem, z tego filmu Ferreriego, z Wielkie Żarcie, cudownego, gdzie kobieta swoją piękną pupą ugniata ciasto do pizzy. To jest scena, która mi zawsze towarzyszy, jak mówię, Wielkie Żarcie. Albo film Noira, który umiera jedząc ogromny budynek w kształcie piersi. Powiedz mi, czy tutaj film, w którym właściwie ten życie zmierza poprzez jedzenie do śmierci, tak? Bo to jest film, który jest o upodleniu, o pewnym dochodzeniu do granicy poprzez jedzenie. To jest dlaczego ten cykl Wielkie Żarcie? Czy to świadomie, czy to tylko żart? Czy jeszcze jest w tym jakieś drugie dno, które zawsze znajdzie w fotografach, które piszesz? Nie, żart raczej. Żart był, szkoda. Który został. Nie, pewnie, że szkoda. Mógłbym skłamać, nie chcę. Okay. Tak się wymyśliło i tak zostało. Uważam, że to jedyny w ogóle tytuł, jaki można nadać tego rodzajnego bryce. Rozumiem, bo proszę Państwa, no, to też warte podkreślenia, że Wojtek jest koneserem jedzenia, człowiekiem, który jeździ również po świecie, doradzając winiarzom w ich wyborach, tak? A wychował się na jedzeniu straszliwie podłym, bo przecież na PRL-owskim jedzeniu w Krakowie, które zresztą opisuje w jednym ze swoich tekstów, które przeczytałem wyborcze w internecie, moje memuary, łzami się wokół zakręciła, kiedy wspominałeś fafiki i tak dalej. Czy powiedz mi, czy to jest dla Ciebie jakiś oddech, to jest nowe jakieś dopisanie o kuchni, o winie, czy co? Nie, oddech nie, to jest mój zawód, krótko mówiąc. On wymaga, teksty o fotografii są rodzajem bardzo ciężkiego, ale oddechu. To zależy wyłącznie ode mnie. Napiszę albo nie napiszę, opublikuję albo nie opublikuję. Wyborczym muszę wydać jeden tekst tygodniowo. Ostatnio tych tekstów zrobiło się dużo więcej, bo piszę nie tylko w Krakowie, ale też w Centralnej Wyborczej. I traktuję to bardzo poważnie. Wszyscy jemy, mało się na jedzeniu znamy, tak licząc w masie. Dobrze jest coś wiedzieć o tym, co się to robi się codziennie, trzy razy na przykład. Jasne. Dobra, wróćmy do fotografii. Piszesz o takiej fotografii, może przeczytam, o Arzecie, tak? Kiedy piszesz, że szukał rzeczy zaginionych i skrytych, zwracał się przeciwko egzotycznemu, pysznemu, romantycznemu. Tam konkludujesz, odrzucam komputerowy botoks, sztuczność silącą się na doskonałość. Czy mógłbyś to rozwinąć w jakiś sposób, ten wątek twojego jakby patrzenia na fotografię? To znaczy Nadrze, to, który nigdy nie określił się mianem artysty. Tak. To jest ten stary człowiek, który chodzi po Paryżu. Należałby mu się film, nawiasem mówiąc, jakiś film. Ze swoim skrzynkowym, drewnianym aparatem, jest facetem, któremu w gruncie rzeczy nic się w życiu nie udało. Mianowicie jego pierwsza kariera próbował swoich sił w teatrze. No to była katastrofa. Potem wziął się za tę fotografię, ale właśnie rozumianą jako rzemiosło. Jako rzemiosło, pomoc w tworzeniu obrazów. Mówiąc. Tak. Dokumenty dla artystów to się nazywało, te tak, jego zdjęcia, tak. Taka pieczątka stylna. Robił tego po prostu miliony, trzaskał i trzaskał, żeby każdy artysta mógł zabrać fotografię do domu i tam pracować nad obrazem. I on właśnie nie śliwi się na tę wielkość jakąś sztuczną,
pokazuje rzeczy, jakimi są, jeśli można pokazać rzeczy. Ale właśnie o to mi chodzi. Znaczy to, ta wielkość Rażeta, czy to wychodzi dlatego, że on jak gdyby nie robił tego świadomie i że trafił, tę Rydę, do której też piszesz, w późnym czasie na coś, co zrobiło z niego jak gdyby wielkiego fotografa? Czy to jest coś, co myśmy mu nałożyli, mówi o krytykach fotografii, o innych, którzy się nie inspirowali? Jak to widzisz? Myślę, że fotografia innych czasów zrobiła z niego wielkiego fotografa. Mhm. Ale jednocześnie chciałbym, żebyśmy pamiętali wszyscy, że to nie oznacza nic złego dla samego Rażeta. Mhm. On był wielkim fotografem, tylko sam tego nie rozumiał, ani sam do tego nie dążył. Wyprzedził jakoś swoją epokę, być może, a jednocześnie wydawał się w tej swojej fotografii dosyć starociowaty. W tym samym okresie powstawała, nie wiem, fotografia Steichena, czy no, kogokolwiek. Ale powiedz jeszcze o tej sztuczności, znaczy o tym, bo ty szukasz, ty domagasz się pewnej prawdziwości w zdjęciach, tak? Znaczy nawet w tych zdjęciach, tak jak u Odaliski, która jest obozowana i ona jest sztuczna po prostu niezwykle, tak? To jest operetkowy sztafasz, to jest po prostu coś okropnego, ale gdzieś tam nagle wyciągasz te wszystkie historie, jak ty sztuczność fotografii, czy ona jest tak samo sztuczna, dlatego że na przykład fotografia cyfrowa teraz o tym cyfrowym botoksie, gdybyś coś mógł powiedzieć, czy on jak gdyby jest zagrożeniem dla fotografii? To, że rynek fotografii cyfrowej sięga teraz bodajże, nie wiem, wartość jakieś 150 miliardów rocznie, tak, że jest więcej niż Coca-Cola, tak, powiedzmy Facebook razem wzięte. To jest, gdzie to się, co się tutaj dzieje? Bo tutaj mieliśmy Magda Sokalska, tutaj się na jednej ze swoich wystaw gościła Joachima Schmidta, tak. Fotografa z Berlina, który przestał już fotografować. On właściwie kopie w internecie, zakłada defolder i tak dalej. I jak go słuchałem, miałem takie wrażenie, że on jest właśnie takim darwinistą, że on właśnie poprzez fotografię szuka tego zwierzęcej wspólnoty między wszystkimi fotografami na całym świecie, którzy, jak się okazuje, budują bardzo podobne kadry, bardzo podobnie ustawiają swoich modeli i tak dalej, i tak dalej. Było w tym coś, szczerze mówiąc, pustego, co on mówił. Znaczy, mnie to niepokoiło, to znaczy, było to taki rodzaj nihilizmu, który on tak takim wielkim spokojem z tym opowiadał o tym, jak ci ludzie fotografują ciągle to samo, tak, to po prostu niesłychane w ogóle. W tej masie, ta statystyczna masa powodowała, że fotografia przestała być oryginalna. Nie sądzę, nie wiem, który fragment twojego pytania, właściwie wielkiej wypowiedzi, twojej kolejnej tyrady wybrać tutaj do opracowania. Ty wiesz, co chcesz. Dobrze, to może zacznę od fotografii cyfrowej. Nie wierzę w to, żeby jakakolwiek technika mogła coś zasadniczo zmienić. Oczywiście w pierwszym okresie zawsze się bronimy, bo naprawdę się bronimy przed nowymi technikami. Tak jak, no nie wiem, fotografowie, którzy mieli swoje zakłady, bronili się przed fotografią małoobrazkową. No bo mały obrazek jest B, bo oddaje niewiele szczegółów i tak dalej. Potem wyszły na jaw wszystkie plusy tej techniki. To znaczy absolutna przenośność, szybkość, niezauważalność, jeśli ta niezauważalność była potrzebna i tak dalej. Tutaj mamy, była już jedna taka fala zresztą, kiedy fotografia stała się dobrem całej ludzkości. No, to były te pierwsze aparaty kodakowskie, pudełka, które były stosunkowo bardzo tanie. Nie trzeba było mieć żadnych zdolności technicznych. Wystarczyło kupić ten aparat i po wykonaniu wszystkich zdjęć odesłać cały aparat do fabrykanta, który te zdjęcia wywoływał, odsyłał wraz z aparatem naładowanym powtórnie do użytku. Pewnie, że tych zdjęć jest trochę za dużo czasami. Sam mam przesyt. Nie stawiaj mi kolejnego pytania, bo nie pamiętam poprzedniego.
mamy te aparaty właściwie wszędzie, no bo w obudowach komputerów, w komórkach, oczywiście, jak policzę, to pewnie mam ze trzy aparaty cyfrowe, z których nie bardzo korzystam. Owszem, korzystam z aparatów komórki. No i co z tego? No i co z tego? Nie wierzę, tak jak nie wierzę na przykład w to, że książki czy czasopisma stają się niepotrzebne. Zawsze dążymy do zapoznania się z wyborami kogoś, kogo uważamy za mądrzejszego w danej dziedzinie. Podam tutaj przykład z innej dziedziny, on jest trochę paradoksalny. Istnieje taki przewodnik po jedzeniu, który się nazywa Zagat. On jest wydawany w Stanach Zjednoczonych. I to jest taki przewodnik po restauracjach, gdzie o ich jakości decydują wyłącznie klienci. To jest bardzo amerykańskie podejście do rzeczy. Wiadomo, demokracja posunięta bardzo dole. No ale to jest jedyny tego rodzaju przewodnik. Poza tym przewodniki piszą specjaliści, którzy są często mistyfikowani trochę, tak jak ci słynnie oceniający z przewodnika Michelin. No tak. To jeśli chodzi o fotografię cyfrową. To tak, ale ja nie pytałem cię o to, czy ty jesteś wrogiem fotografii zupełnie. Jak to zrozumiałem? Nie o to chodziło. Być może faktycznie za długie to pytanie było. Natomiast chodziło mi o to, czy ty lubisz fotografię, bo ty tego takich fotografii jak nie piszesz, tak? Nie, świadomie sobie zadałem jakieś granice. Nie można o wszystkim widzieć. Tak jak nie można stawiać pytania, które składa się z 50 zdań podrzędnie złożonych, ponieważ to wybija wszystkich z rytmu, nie tylko mnie. I że to pierwszy raz mówiłem ci, tak? Nie, do cięcia. Dobrze, to ci bardzo dziękuję. Słuchaj, teraz takie też zdanie. Całe to pisanie po to właśnie, by stanąć po stronie obrazów rzeczywistych, więc chyba bardzo ładne zdanie. Tak, tutaj na ścianach wiszą obrazy Janusza Tarabuły, który właśnie pochodzi też z tej samej jakby szkoły, z grupy krakowskiej, czyli kantorowskiej grupy, który też się ujmował za tymi rzeczami chropawymi, małymi, porzuconymi. Tak, że tu w większości to są o wiele późniejsze jego obrazy, gdzie tam późniejsze są tam. Natomiast o co chodzi? Powiem ci, do czego zmierzam. Znaczy, jeszcze mnie interesuje to, co na początku ci zadałem, takie pytanie, to porównanie właściwie aparatu cyfrowego, aparatu w ogóle fotograficznego do tego, co Kantor z aparatem robił w spektaklu, czyli do maszyny zabijania. To, czy dla ciebie to jest jakakolwiek metafora, czy to jest pusta? Moim zdaniem to jest puste. Mhm. To znaczy, można to odczytać na taki sposób, żeby ta metafora była jakoś żywa. No bo oczywiście naczelną funkcją fotografii jest czas. Nie obraz, ale czas właśnie. Każda fotografia jest przeszłością. Zdaje się, że w którymś z tekstów to się tam znalazło. Nieważne, jak szybkiego będziemy używali aparatu, obraz zatrzymany jest obrazem chwili przeszłej, krótko mówiąc. Jeśli będziemy się trzymać tej myśli, to rzeczywiście w aparacie można dojrzeć to, co dojrzał Kantor. A ja myślę, że on lubił takie mutanckie stworzenia i wiele rzeczy ze sobą mieszał. Jasne. Więc nie doszukiwałbym się tutaj jakiejś myśli. Pytam, bo też często piszesz o tym, że coś jest, jak piszesz o Lewczyńskim na przykład, tak? Albo przywołujesz go gdzieś. Widać, że to jest dla ciebie coś bliskiego, to znaczy to kiedy już właściwie nie znamy autora, tak? Znajdujemy tą fotografię, tam jest podajesz takie zdanie ze śmietnika na pokaz publiczny, tak? Ona nagle trafia, tak? Nagle staje w innym otoczeniu i nagle zyskuje coś, tak? Jakbyś to rozwinąć, zwłaszcza w kontekście tego, co robisz obecnie, czy piszesz książkę o Lewczyńskim.
Rozmawiałem dzisiaj z Jerzym Lewczyńskim i zwróciłem uwagę na coś, na co on w ogóle chyba nie zwrócił wcześniej uwagi. Mianowicie on jest autorem między innymi takiej często pojawiającej się w specjalistycznych opracowaniach, ale mało znanej pozycji, która się nazywa Antologia Fotografii Polskiej 1839-1989. Zresztą to jest data pusta, bo nie mamy żadnego zdjęcia z tego roku. I on tam miesza zdjęcia znanych artystów, fotografów ze zdjęciami, które są reprodukcjami z gazet oraz ze zdjęciami, które są wynikiem na przykład konkursu Fotografia Chłopów Polskich. Mhm. Były takie konkursy, właśnie ten chłopski, był drugi konkurs, który się nazywał Robotnicy. Zapewne pamiętasz inne wystawy i wydawnictwa, był taki album, który się nazywał Ziemianie. One były wszystkie na podobnej zasadzie oparte, mianowicie zachęcano ludzi do wysyłania w jedno miejsce zdjęć związanych z jakąś grupą społeczną. Ale Lewczyński pierwszy pomyślał o tym w sposób globalny, to znaczy zamknął ich w obszarze jednego albumu. Dotąd te wszystkie grupy istniały odrębnie. To idiotyczne, ale tak było. No ale powiedz o tej metodzie. No to jest właśnie metoda. To jest metoda posługiwania się obrazem znalezionym. On miał wiele metod w ciągu swojej bardzo długiej pracy artystycznej. Wyszedł od czegoś, co można nazwać taką podstawową buchakowską fotografię. Bardzo lubił efekty chmur na niebie, gwiazdnych i tak dalej. Potem zainteresował się tym, co uczyniło go wielkim w moich oczach. To znaczy obrazem znalezionym dosłownie, posługiwał się negatywami, czy też pozytywami, które znajdował na ulicach, które ludzie mu przysyłali, bo wiedzieli, że jest tym zainteresowany. Kopiował te zdjęcia, robił zestawienia, na których najpierw dwupanelowe, na których był tylko tył i przód jednego zdjęcia. Przód był w gruncie rzeczy nieciekawy. Był to portret jakiegoś młodego człowieka w mundurze, a dopiero tył, kilka słów zapisanych na chybcika, sprawiało, że wkradał się jakiś dramat w to zestawienie. Zestawiał twarz dziwnej kobiety o długim nosie ze zdjęciem psa o długim nosie. Zestawiał, dziwne rzeczy ze sobą. Czy taka surrealistyczna dosyć metoda, bym powiedział, tak? Szukania sensu poprzez zestawienie na przypadku... Nawet dadaistyczna, bo tak, tak się wydaje. Ja pytałem go o sens i czy w ogóle zamierzał kiedykolwiek dokonywać jakichś wytłumaczeń. No, mówił, że próbował, ale to w gruncie rzeczy jest bezcelowe. Bo i tak każdy odczytuje na swój sposób. To jest właśnie ta prawda taka delikatna, którą należałoby przekazać każdemu, kto wstydzi się. Chociaż fotografia jest mniej z tym problemu, bo każdy mówi dosyć chętnie, ale nie należy się wstydzić tego, co się czyta samemu. Bo każdy i tak odczyta trochę inaczej. Nie ma dwóch identycznych odczytań. To jasne. To jest oczywiste. No i dalej Lewczyński. No cóż, on robił, jak wspomniałem, wiele rzeczy. Robił negatywy, odbitki negatywowe. Ale wiesz, powiedz mi, bo nie chcę, żeby się ta rozmowa sprowadziła na to, co piszesz wyłącznie o Lewczyńskim, tylko
dlaczego Ciebie to interesuje? Dlaczego właśnie, bo w tej książce pojawiają się te Twoje wyraźnie wybory. Tak? Tutaj jednak po przeczęciu już wiadomo, co Cię kręci, jak to mówić kolokwialnie. Tak? Myślę, że ten Lewczyński Cię kręci. Zresztą jak pierwszy raz rozmawialiśmy, ja oczywiście Cię zaprosiłem do projektu pod tytułem Fon Blandowski, jak pamiętasz, tak? Nagle przy okazji jakiegoś tam kawy, czy nie wiadomo czego, padł Lewczyński i nagle się okazało, że oczy się otworzyły, to może tak, to może to najpierw. Powiedz dlaczego. Przecież jest nieznośny, prawda? Lewczyński jest nieznośny. Ale swoją nieznośnością, którą jestem skłonny mu darować. Tak. No, bardzo leciwy już człowiek, zresztą ma 86 lat. Tak. I można ten jego charakter spuścić. No, tak. Nieważne. To jedno z najważniejszych nazwisk, bo dokonał tak właściwie na swój cichy sposób przewartościowań wielkich. W rozumieniu fotografii. Fotografia aż do niego w Polsce była gestem artystycznym polegającym na wyprodukowaniu samodzielnie pewnego obrazu. A on powiedział nie. To nie musi być mój obraz. Czy to może być obraz zapożyczony. To może być nie obraz. No tak. To może być reprodukcja strony z zeszytu. Czyli to, co robiła druga awangarda w literaturze de facto przed wojną, prawda? Tak. To oni otwierali ten tak. Dlatego się tak zastanawiałem, czy na niego to wpływało w ogóle. Czy on ale był świadomy na to, co się działo u Weibera, czy tam, wiesz, w tych kręgach. Te drzwi w fotografii pozostawały na długo zamknięte, no bo to, trzeba jeszcze raz to podkreślić. Nie był czas, bo wtedy produkowano bardzo podnoszące na duchu obrazy piersiastych baw w polu. Wtedy produkowano zdjęcia facetów wspinających się na komin, dziarsko. Tak. I tak dalej. Lewczyński fotografował swoje zniszczone, brzydkie i brudne stopy. Dobrze. Skończmy z Lewczyńskim. Zapytam się o Twoje podróże, bo też podróżowałeś, czy też podróżujesz, ale to jest taki czas, kiedy się podróżuje, później się przestaje podróżować. Myślę, że to właśnie już w stanie jesteś teraz. Dzięki Tobie. Tak. Myślę sobie to, co mówiłeś o tych brudnych stopach Lewczyńskiego. To Ty jeździłeś do Indii i fotografowałeś brudne Indie, z tego co pamiętam. Pamiętam te Twoje fotografie, wtedy robiłeś... Nie, pojechałem zobaczyć Indie i fotografować. Ale ciągnęło Cię zawsze... Przepraszam, że Ci przerywam. Zawsze brudny. Pamiętam, jeździłeś do Rumunii, jeździłeś do Bośni bodajże, czy gdzieś w cholerę, nie wiadomo po co. W każdym razie, jak zawsze się nad tym zastanawialiśmy z Maćkiem i z Twoim bratem, to po prostu zdawałem, że po prostu jesteś wielbicielem jakiegoś no, dziwactwa tutaj. Że Cię pociągają po prostu rzeczy takie na poły, w takim jakimś rozpadzie, w jakimś, wiesz, dziwne klimaty, bym powiedział, tak? Dziwne klimaty. Powiedz mi coś na ten temat. Dlaczego ty tam jeździsz w ogóle? No słuchaj, jest to zetka. Ja nie wiem tylko, jaka taryfa tutaj jest. Bo nie ma co. Dobra, nie chcesz o tym mówić, ale powiedz coś o Indiach. Czy to jest, wiesz, bo wielu ludzi jeździ do Indii, tak? Brodowski wracał z Indii, tak. Szaman, tak? Ty wróciłeś jakoś, jesteś w marynarce, jakoś tak. Zwariowałeś. Powiedz, coś o tych Indiach. Czy to ma dla ciebie jakieś znaczenie? Jakie? Nie, myślę, że jest taki okres w życiu, nie powiem każdego człowieka, każdego fotografa, kiedy szukam miejsc, które są bardzo jasno wygraniczone. Posiadają, zwykle są to miejsca, gdzie w jednym czasie spotyka się wielu ludzi, którzy robią coś, co może być interesujące z fotograficznego punktu widzenia. Każdy nowy fotograf jeździ na Kalwarię albo... No, to jest ten przykład. I każdy fotograf też czasem jeździ do Indii. Wyjechałem do tych Indii parę razy. Bardzo mi się podobało i bardzo nienawidziłem tego kraju. To jest takie dziwne uczucie miłości i nienawiści jednocześnie.
Ale myślę, że zasadniczo myliliście się, sądząc, że poszukuję jakichś dziwactw. Ja przywoziłem mnóstwo... Czyli nie sfotografowałeś się na Rikszy w przebraniu Sahiba? Nie. Jeździłem ostatnio z Łukaszem Trzcińskim przez prawie 2 lata i właściwie nie robiłem prawie zdjęć. On robił zdjęcie, pisałem. Ale wydawało nam się to ciekawe po prostu. Byłeś w Kosowie kiedyś? Wiesz, nie byłem w Kosowie, nie zamierzam tam jechać, dlatego że mnie tam w ogóle to nie interesuje, to Kosowo. Ciebie interesuje, ale rozumiem, interesowanie różnymi placówką kultury. Tak, to mnie interesuje.